Wojsko szwedzkie w latach 40. posiadało czołgi Stridsvagn M42. Były to czołgi wywodzące się z lat 30., które swoim opancerzeniem i uzbrojeniem nie mogły konkurować z innymi czołgami z tego okresu. W latach 50. postanowiono coś z tym zrobić. Pierwszym krokiem była modernizacja posiadanych czołgów. Tak powstał STRV-74. Miał nową wieżę, lepsze opancerzenie i nowe działo 75 mm. Dalej jednak była to konstrukcja odstająca od innych czołgów w tym okresie. W międzyczasie, w połowie lat 50. zakupiono w Wielkiej Brytanii czołgi Centurion MK3 i MK5. Szwecja chciała jednak posiadać własny czołg, którego produkcja odbywałaby się na miejscu. Jeden ze szwedzkich konstruktorów, Sven Berge, zaproponował projekt czołgu obronnego. Była to nowatorska konstrukcja. Czołg miał nie posiadać wieży, a dzieło miało być umieszczone w kadłubie. Miał to sprawić, że będzie miał niską sylwetkę ułatwiającą ukrycie. Rząd wydał zgodę. Ukończony prototyp w 1961 rozpoczął testy, które trwały do 1967. Wypadły one dobrze i złożono zamówienie na 290 sztuk. Pojazd został uzbrojony w armaty Boforsa 105 mm oraz 3 karabiny maszynowe 7,62 mm. Pancerz miał grubość od 40 do 70 mm, jednak dzięki mocnemu pochyleniu jego wartość odpowiadała w zależności od miejsca nawet ponad 300 mm. Masa całego wozu wynosiła 39 ton. Załogę stanowiły 3 osoby, w tym 2 kierowców, ponieważ w czołgu były zdublowane przyrządy kierownicze. Napęd początkowo stanowił silnik diesla o mocy 240 koni i turbina gazowa o mocy 300. W późniejszych latach, po modernizacji, posiadał silnik diesla o mocy 292 koni i turbinę gazową o mocy 490. Zastosowanie w czołgu automatu ładowania pozwala na uzyskanie od 12 do 15 strzałów na minutę. Prędkość maksymalna wynosiła 60 km do przodu i do tyłu. Zasięg oscylował w okolicach 390-400 km. Długość pojazdu wynosiła 9 metrów, szerokość w zależności od wersji od 3,63 do 3,8 metra, a wysokość 2,14, chociaż dzięki zawieszeniu był w stanie się obniżyć do 1,75 metra. Ciekawym rozwiązaniem było hydropneumatyczne zawieszenie. Czołg, aby celować, musiał cały się obracać lub obniżać. W ciągu 20 minut pojazd gotowy był do pływania. W służbie pozostawał do 1997. Pomimo zainteresowania kilku krajów, nie był używany nigdzie poza Szwecją. Nie brał też udziału w żadnym konflikcie zbrojnym. Stridsvagn 103 przez niektóre osoby nie jest uważany za czołg, a bardziej za niszczyciel czołgów, ponieważ nie posiada on wieży. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli macie pomysł na kolejny odcinek, możecie go napisać w komentarzu.